Hej! Witajcie na kanale Sypnia Planuję. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka fajnych, kreatywnych zabaw z okazji Halloween. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem tych brudzących się zabaw, bo moje dzieci w żłobku i w przedszkolu mają ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale nie mam zawsze pewności, że zostanie mi jakaś pamiątka z tego. A takie odciski stópek czy rączek są naprawdę bardzo, bardzo fajnym wspomnieniem. Można to podpisać, zachować gdzieś w jakimś kartoniku na pamiątkę i po kilku latach po prostu obejrzeć. Także zachęcam Was również do tych bardzo, bardzo prostych zabaw z udziałem farb. Zapraszam do oglądania! Ja dzisiaj pokażę Wam trzy zabawy, które zrobiłam właśnie w tym roku z moimi dziećmi. Asieńka ma prawie 2 latka, Adaś prawie 5. I od razu uprzedzam, że przy tych zabawach najlepiej wyposażyć się w więcej kartek, gdyż dzieciom nie wystarcza jedna kartka, bo chcą robić dużo, dużo więcej stempelków. No właśnie, jakich stempelków? Robimy halloweenowe dynie i do tego będziemy potrzebowali tylko i wyłącznie żółtą farbę, kilka kartek papieru i słuchajcie, jabłuszko. Jabłuszko przecinamy na pół, wylewamy farbę do jakiegoś pojemniczka tak, aby przykrojone jabłuszko na pół można było zamoczyć i odcisnąć stempelek na kartce. Asia, stamp? Brawo! Więcej stamp, Asia! Słuchajcie, takim dyniom, jak już farba wyschnie, wystarczy tylko dorysować oczka, buzię, może też jakiś zielony ogonek i naprawdę pięknie to wygląda, a dzieci mają prześwietną zabawę. Asieńka, tak jak mówiłam, ma 2 latka i świetnie sobie radzi z odciskaniem takich stempelków, a Adasiek chciał więcej i więcej. Także serdecznie Wam polecam właśnie na taką zabawę. Takie dynie można również powycinać i poprzyklejać w różnych miejscach pokoju, tak żeby go udekorować na ten właśnie halloweenowy styl. Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja zostawiam to na kartce i taką jedną dużą kartkę podpiszę tylko imieniem dziecka i zawieszę w jednym miejscu w naszym domu, tak aby dzieci mogły się cieszyć swoimi pracami przez cały ten okres. Jak mamy już brudne rączki i pełno plam na stoliku, to warto przenieść się na słoiczki. Słoiczki, wcześniej właśnie zdjęta z nich jakakolwiek etykieta, tak żeby były przezroczyste i malujemy je od środka właśnie pomarańczową farbą, może też być biała farba. Ja wybrałam pomarańczową, żeby zrobić znowu z nich dynię i w środek włożyć malutką świeczuszkę. Tutaj muszę się przyznać, że moje farby niezbyt dobrze pokryły szkło, więc ja musiałam zrobić to 2 razy, ale jeżeli macie dobrą farbę, to wystarczy raz i nie trzeba czekać, aż wyschnie, bo od razu farba jest wewnątrz, a na zewnątrz możemy pomalować buzię właśnie dyni, czy też jeżeli pomalujemy słoiczek w środku na biało, można zrobić buźkę duszka. I muszę się Wam przyznać, że to naprawdę świetna aktywność, gdyż dzieci próbowały wyciągnąć farbę z pojemniczka i wrzucić ją tutaj do słoiczka, wymalować wszystko dookoła. Naprawdę bardzo się cieszyły. Także serdecznie polecam Wam właśnie również taką aktywność dla Was i dla Waszych dzieci. I szybciutko przechodzimy do kolejnej aktywności i to jest ta, którą najbardziej lubię właśnie ze świąt wielkanocnych, bożonarodzeniowych czy właśnie Halloween, bo wtedy najczęściej właśnie odciskamy rączki albo stópki. Ja w tym roku wybrałam czarne kartki papieru i pomalowałam dzieciom stópki na biało. A jak to zrobiłam? Na talerzyku czy na jakimś pojemniku wylałam białą farbę, poprosiłam, aby dzieci zanurzyły w nich swoje gołe stópki, po czym przeniosły tą stópkę na właśnie kartkę papieru i odcisnęły ją. Dwie kartki po jednej stópce Asi i po jednej stópce Adasia na każdej, do której można dokleić te śmieszne oczka, albo też z mazakiem, już jak farba wyschnie, dorysować również buzię i oczka takim duszką. Podpisać kartkę, zostawić w nominowanym miejscu w domu na okres właśnie halloweenowy, a później zachować jako pamiątkę, bo taka właśnie informacja wielkości stópki z danego miesiąca jest naprawdę przeuroczą pamiątką na lata dla naszych dzieciaczków.
O, mizio, 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 mizio. Opa. I nóżka tutaj. I teraz myszka tutaj. Mizio, mizio. No i co, moi drodzy? To wszystko. Nam zajęło to może godzinkę. Słuchajcie, normalnie jest tak, że jednego dnia pozwalam dzieciom wybrudzić, po prostu wymalować wszystkie kartki, słoiczki i poczekać, aż wyschną, a następnego dnia pozwalam im to udekorować, czyli malujemy mazakiem właśnie buzie, noski, oczka i tak się cieszą. Adasiek zawsze też chce wycinać takie różne malowanki, więc z pewnością warto jest, tak jak mówiłam, wziąć więcej kartek, żeby mogły coś popsuć, a coś zostało na pamiątkę. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy udało Wam się znaleźć czas na takie zabawy z farbami, z dziećmi, jeżeli chodzi o Halloween, albo też napiszcie swoje unikalne pomysły. Mamy jeszcze kilkanaście dni do Halloween, także wyczekuję również na Wasze sugestie. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia. Pa, pa!